Guten Tag, lieber Dieter. Guten Tag, lieber Thomas. Bardzo się cieszę, że w tym szczególnym czasie znów możemy nagrać naszą rozmowę. Proponuję, abyśmy tym razem skupili się na pewnym szczególnym wydarzeniu. Wydarzeniu, które wywołuje ogromne poruszenie i to nie tylko w mediach alternatywnych. Mam na myśli oczywiście całkowite zaćmienie słońca 8 kwietnia, czyli już niedługo. Zastanówmy się, czy jest to po prostu normalne, powtarzające się zjawisko naturalne i cały ten szum jest przesadzony, a może jednak jest coś na rzeczy w niezliczonych teoriach spiskowych. Nadchodzące zaćmienie Słońca wykazuje kilka niezwykłych zbieżności czasowych z innymi ważnymi wydarzeniami i już sam ten fakt może stać się pożywką dla niezliczonych spekulacji. Oto kilka z nich. Dokładnie w dniu zaćmienia Słońca po dłuższej przerwie zostanie uruchomiony wielki zderzacz hadronów w CERNie. Jak podaje oficjalna strona tej organizacji, tym razem głównym celem badań będzie ciemna materia. Wydarzenie numer dwa. Tego samego dnia NASA wystrzeli dwie rakiety. Według oficjalnych doniesień celem projektu jest badanie procesów zachodzących w jonosferze przy braku światła słonecznego. Znajdujące się tam cząstki są zjonizowane przez Słońce, innymi słowy są przez światło słoneczne energetyzowane. Jeśli Słońce zostanie zasłonięte podczas zaćmienia, cząstki powrócą do stanu neutralnego. NASA chce ponoć dowiedzieć się, jak ta zmiana w jonosferze wpłynie na komunikację obsługiwaną przez satelity. Projekt nosi nazwę Atmospheric Perturbations Around the Eclipse Path, w skrócie APEP, a więc zaburzenia atmosferyczne na ścieżce zaćmienia. Co niezwykłe, na oficjalnej stronie NASA możemy przeczytać, że ten skrót APEP to jednocześnie akronim, który został wybrany na cześć boga węża z mitologii starożytnego Egiptu. Bóg Apophis, zwany także Apepem, był zajadłym wrogiem boga słońca Ra. Apep jest w mitologii ucieleśnieniem rozkładu, ciemności i chaosu. Co jeszcze się wydarzy tego dnia? Diabelska planeta, nazwana tak od jej kształtu z końcami w kształcie rogów, będzie już wkrótce widzialna na niebie. Dzieje się tak co 71 lat. Wiele osób interpretuje przybycie tego ciała niebieskiego jako zły znak. A poza tym Gwardia Narodowa Oklahomy zostanie zmobilizowana w przeddzień zaćmienia. Oficjalne źródła podają, że ponad 100 tysięcy gwardzistów będzie czuwać nad bezpieczeństwem licznych turystów, którzy przybędą, aby obserwować zaćmienie Słońca. Tych teorii jest więcej, ale teraz, drogi Dieterze, z niecierpliwością czekam na Twój komentarz w związku z niebiańskim spektaklem, który już puka do naszych drzwi. Dieter, na wstępie chciałbym zauważyć, że w moim otoczeniu wyczuwalny jest wielki niepokój i to w stopniu dotąd mi nieznanym. Temat zaćmienia jest rozgrzany do czerwoności także przez media. Postarajmy się więc spojrzeć na to wydarzenie chłodnym okiem. Zobaczmy, jakie aspekty tego zjawiska dają się objąć metodami naukowymi. Zawsze skłaniam się ku interpretacji mierzalnych danych omawiających dane zjawisko, ale zostawiam także pole dla zbadania jego wpływu na naszą psychikę i świadomość. W tym stylu pracuję od dziesięcioleci. Faktem jest, że aktualnie mamy do czynienia z niezwykłą sytuacją. Mam na myśli pewne kosmiczne konstelacje oraz synchroniczność wydarzeń. Wymieniłeś, Tomaszu, kilka faktów dotyczących zamieszania związanych ze zbliżającym się zaćmieniem. Faktycznie, niecodzienna jednoczesna aktywność pewnych wpływowych organizacji pozwala wnioskować, że zbliża się coś wielkiego. Mainstream był zawsze skąpy, bardzo skąpy w kontekście badań naukowych związanych z zaćmieniami.
Mam kilku kolegów zajmujących się od lat tą tematyką. Chciałbym przede wszystkim wyróżnić w tym kontekście pionierskie badania profesora Konstantina Meila, z którym przyjaźnimy się od wielu lat. Jednym z głównych zagadnień jego prac są badania nad tak zwanymi neutrinos, a więc elementarnymi cząsteczkami, z których powstaje wszystko. W jednej z prac profesora Meila czytamy. Tutaj mały cytat. Podczas zaćmienia Słońca Księżyc rzuca cień na Ziemię. Uczono nas, że zaćmienie Słońca jest wyłącznie zdarzeniem optycznym, ale jest to twierdzenie nietrafne i wręcz mylące. Miliony ludzi wierzą jednak w to. Prawdą jest natomiast, że przy zaćmieniach zaobserwowano siły przyspieszenia, które przekraczały wszelkie możliwe i wyobrażalne działanie sił grawitacji o wiele potęg. Siłą, która w widoczny i udokumentowany sposób na krótki czas przyspieszyła obrót Ziemi podczas zaćmienia 11 sierpnia 1999 roku, były skoncentrowane strumienie neutrinos. Tutaj ja, czyli Tomek, pozwolę sobie na mały ekskurs dotyczący właśnie tych cząsteczek. Neutrinos to malutkie, nieposiadające ładunku elektrycznego cząstki elementarne, które podróżują w przestrzeni kosmicznej z prędkością zbliżoną do prędkości światła. Zakłada się, że neutrinos mają masę równą 1 bilionowej masy atomu wodoru. Słabe oddziaływanie, jakie neutrinos tworzą z materią, sprawia, że bardzo trudno je zidentyfikować. W przeciwieństwie do większości innych cząstek, neutrina są w stanie uciec z gęstych mieszanin cząsteczkowych, jak na przykład jądra Słońca czy z Drogi Mlecznej, i podróżować na ogromne odległości poprzez galaktyki, nie ulegając absorpcji i dzięki temu wciąż zawierając informacje o ich miejscu pochodzenia. Każdy neutrino jest zatem jak mała kosmiczna wiadomość. Neutrinos przenikają wszystko. Podczas słuchania tego nagrania przez twoje ciało przepłynęło, nie zostawiając po sobie żadnego śladu, około 10 biliardów neutrinos. A więc 1 biliard to jest 10 i 15 zer. I znów liter. Profesor Meil, opierając się na pracach Tesli, Burkhardheima oraz Sharona, udokumentował specyficzne zachowanie neutrinos w związku z zaćmieniami Słońca. Udowodnił on, że księżyc zakrywający Słońce staje się dla strumieni neutrinos czymś w rodzaju soczewki. Koncentracja strumieni neutrinos odbywa się na zasadzie zwanej potocznie efektem płonącego szkła. Nazwa nawiązuje do sytuacji, która może mieć miejsce w wypadku porzuconej w lesie butelki. Szkło jest w stanie skoncentrować wiązkę fotonów. Temperatura przy tym powstająca może doprowadzić do pożaru. Soczewka księżyca przysłaniającego Słońce koncentruje nie fotony, lecz neutrinos, a więc cząstki podstawowe z przeszłości. Wspominałeś, Tomaszu, że CERN właśnie 8 kwietnia bierze się z przytupem za ciemną materię, produkując w zderzaczu hadronów energię zbliżoną do tej, przy której powstał Wszechświat. Powinniśmy wiedzieć, że ta ciemna materia to nic innego jak neutrinos. Skoncentrowana wiązka neutrinos z potężną energią przejdzie przez kilka stanów USA, ale te neutrinos nie są do powstrzymania. Bez żadnych problemów przeszyłyby z prędkością światła planetę o rozmiarach przekraczających 100 razy Ziemię. Badania wykazały, że część neutrinos wchodzi w interakcję z jądrem Ziemi. To doładowanie ma wpływ na płyty tektoniczne, a to wyraża się zawsze w zwiększonej aktywności sejsmicznej. Ale nie ma powodu do obaw. To jest niezwykle pozytywne zjawisko. Neutrinos to podstawowa cząstka, która jest budulcem wszystkiego. Neutrinos powstały w pierwszej nanosekundzie powstania Wszechświata. Te cząsteczki będą oddziaływać na nas podczas zaćmienia w sposób niezwykle skoncentrowany i wzmocniony. Powtarzam zawsze za Sharonem, że neutrinos są budulcem przekształcającym nasze myśli w materialną rzeczywistość. Jeśli nasze umysły porównamy do drukarki 3D, to neutrinos są tuszem w jej tonerach. Teraz tankujemy je do pełna. Nasza zdolność do manifestacji myśli zostaje zwielokrotniona.
powinniśmy wykorzystać tę szansę. Moja społeczność spotka się do specjalnej medytacji w przeddzień zaćmienia, a potem jeszcze w jego trakcie. Mam wielką nadzieję, że słuchacze Twojego kanału również dołączą. Spotykamy się w niedzielę 7 kwietnia o 17:30 oraz w dzień zaćmienia o godzinie 19:00. Będzie to medytacja nowej ziemi, medytacja radości i manifestacji pragnień naszych serc. Tomek, jestem pewien, że spora część słuchaczy mojego kanału dołączy. Dieterze, ogólnie rzecz biorąc, zaćmienia nie są aż takie rzadkie. Całkowite zasłonięcie tarczy słońca zdarza się średnio raz na 2 lata, czasami częściej. Pełne zaćmienie jest widoczne tylko z małego obszaru Ziemi. Całkowite zaćmienie słońca można zobaczyć z określonego miejsca na naszej planecie średnio raz na 375 lat. Ale obszar obejmujący części Missouri, Illinois i Kentucky jest centrum 2 całkowitych zaćmień słońca w odstępie zaledwie 7 lat. Ostatnie miało tam miejsce w 2017 roku. Kiedy więc na danym obszarze w ciągu zaledwie 7 lat dochodzi nie do jednego, ale do 2 całkowitych zaćmień słońca, jest to naprawdę niezwykłe wydarzenie. Ciekawe, że szlaki tych obu zaćmień tworzą punkt przecięcia w pewnym miejscu w Illinois. Może ten efekt soczewki ogniskującej neutrinos właśnie tam nie jest przypadkowy? Co sądzisz na ten temat? Dieter? Trudno powiedzieć, ale ktoś tym zapewne dyryguje. Uważam, że tego typu wydarzenia sprzyjają odtworzeniu boskiego porządku i wzrostowi świadomości u tych istot, które są w stanie przyjąć te coraz wyższe częstotliwości. Nie zapominajmy, że Słońce jest portalem do innych wymiarów. Dla niektórych brzmi to absurdalnie, ale z tym portalem to nie ja sobie tak po prostu wymyśliłem. Jest mnóstwo naukowych badań potwierdzonych obliczeniami, że to po prostu fakt. Pamiętajmy o tym także w tym szczególnym dniu 8 kwietnia. I jeszcze coś, Tomaszu. Pamiętam, że na początku lat 90. po upadku Związku Radzieckiego pojawiła się dokumentacja, która do tej pory nie widziała światła dziennego, dotycząca m.in. zjawisk wokół zaćmień Słońca. Pamiętam, najbardziej zafascynował mnie fakt, że duchowe, subtelne efekty powodowane przez zaćmienia były odczuwalne i mierzalne już kilka dni wcześniej. Wspomniany wcześniej profesor Mail, badacz neutrinos i zaćmień, powtarzał, że zaburzenia w transporcie do Ziemi fotonów światła podczas zaćmienia nie są wcale tak ważne. Najważniejsze efekty niosą ze sobą skupione przez tarczę księżyca strumienie neutrinos. W tej rosyjskiej dokumentacji było również pokazane, jak energia zaćmień wpływa na strukturę wody. Jeśli uwzględnić fakt, ile wody mamy w naszych organizmach, nie ma się czemu dziwić, że zaćmienia mają potężny wpływ na nas ludzi. Tomek? Dieterze, czy na szczególną moc nadchodzącego zaćmienia nie wpływa fakt, że Słońce znajduje się już prawie w maksimum swojej aktywności w bieżącym cyklu? Dieter. Oczywiście. To między innymi miałem na myśli, mówiąc wcześniej o niezwykłych kosmicznych konstelacjach. Nie jest poza tym wykluczone, że na Słońcu będzie miało w dniu zaćmienia lub w krótkim od niego odstępie przebiegunowanie. To nie jest aż tak niezwykłe, bo zdarza się to tam co 11 lat i takie przebiegunowanie nie wywołuje większych niepokojów, bo Słońce to kula plazmy. Ale energetycznie takie wydarzenie będzie miało bardzo duży wpływ na nas ludzi i naszą planetę. Nie zapominajmy, wszystkie organizmy żywe, a do nich należy również nasza Ziemia, przechodzą obecnie przez proces homeostazy. Pod tym pojęciem rozumiemy regulację ku stanowi równowagi organizmu, która umożliwia optymalne funkcjonowanie organizmu mimo zmieniających się warunków zewnętrznych. Takiej regulacji mogą towarzyszyć niezbyt przyjemne doznania, ale to jest w porządku. Tomek, Dieterze, w którymś z wcześniejszych nagrań omawialiśmy korelację między wydarzeniami zmieniającymi bieg wydarzeń świata i maksimum słonecznym. Wspominaliśmy w tym kontekście o upadkach cywilizacji. Czy widzisz dzisiaj w tym temacie jakąś analogię? Dieter? Ciekawe pytanie. Tak ciekawe i obszerne, że wczoraj pojawiła mi się myśl, aby nagrać na ten temat specjalną audycję.
Wyniki badań dotyczących tego tematu zostały opublikowane pod koniec lat 80. Zgłębiałem ten temat i wszystkie mi dostępne badania i jestem w stanie postawić hipotezę, że po wielu takich szczytowych momentach w rozwoju różnych cywilizacji miało miejsce przejście, a więc opuszczenie przez część jej przedstawicieli naszego wymiaru. Weźmy przykład Majów. To była bardzo liczna cywilizacja, która raptem zniknęła, zostawiając po sobie kamienne budowle. W swoich rysunkach dokumentowali, że są podróżnikami w czasie. A więc teraz znajdujemy się na szczycie. Gdy opuścimy ten wymiar, a będzie to doświadczeniem wielu z nas, gdyby ktoś kontynuował dany wykres z perspektywy Ziemi 3D, będzie widoczny spadek, a więc upadek cywilizacji. Ci, którzy zdecydowali się powtórzyć klasę, zobaczą upadek, niepokoje społeczne, geokataklizmy itd. Innymi słowy, w każdym przypadku, gdy na wykresie widzimy spadek, krótko przed nim jakaś część upadającej cywilizacji wzniosła się do wyższego wymiaru, ale na razie nie możemy tam zajrzeć. Literze, słuchałem dzisiaj nowego nagrania bardzo znanej niemieckiej astrolożki Silke Schäfer. Omawiając wstępujące na Ziemię energię kwietnia, a przede wszystkim jego pierwszej dekady, użyła sformułowania, cytuję, nigdy nie było lepszego początku niż teraz. Dieter, tak, to prawda. Znów muszę wspomnieć neutrinos. To są cząsteczki powstałe w początku wszystkiego i z których wszystko powstało. Teraz stoimy pod prysznicem tych cząsteczek. Kulminacja nastąpi już za chwilę. Ja to całym sobą czuję i jestem podekscytowany. Pamiętajmy, że już wyobrażenie sobie pewnych stanów emocjonalnych, jak radość, miłość, lęk czy wściekłość, tworzy w mózgu konkretne stany energetyczne, które jako pola elektromagnetyczne są przez nas emitowane z prędkością światła. Każda myśl, każda emocja wpływa na naszą rzeczywistość. To już nie ezoteryka, a twarda nauka. Zwracam zawsze uwagę na przywoływanie momentów radości i czucia tej radości całym sobą. Będąc w tej energii, wizualizujemy świat naszych marzeń, zmieniając tym samym naszą planetę. Tomek? Dieterze, sprawdziłem. Totalne zaćmienie Słońca w Europie będzie miało miejsce w 2026 roku. Zaćmienie z 8 kwietnia nie będzie u nas optycznie widoczne, ale bez cienia wątpliwości odczujemy je wszyscy. Dieter? Tak, o tym jestem przekonany. A zmiany, które zajdą pod wpływem tego wydarzenia w naszym materialnym świecie, będą swego rodzaju papierkiem lakmusowym stanu świadomości ogółu ludzkości. Das war ein perfektes Schlusswort, mein Freund. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich auch, mein Freund. Alles Liebe. Alles Liebe. Bye, bye. Ciao. Ciao. I tak zakończyła się moja kolejna rozmowa z Dieterem Broersem. No cóż. Chyba najwyższa pora opuścić miejsce obserwatora i stać się aktywnym twórcą swojej rzeczywistości. W końcu właśnie po to zjawiliśmy się w tym niezwykłym czasie na tej pięknej planecie. Zachęcam Cię do obejrzenia budującego wideoklipu z utworem Michaela Jacksona, link do którego znajdziesz w opisie pod tym nagraniem. Tłumaczony na język polski tekst tej piosenki kończy się słowami: zmienimy świat, zapłaczemy o tej samej porze dziś w nocy. Mocne. Od każdego z nas zależy, czy będą to łzy szczęścia. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiam ciepło. Tomek.